przygotowania do zdjęć. Jak zawsze. Wszystko pod kontrolą? Pogody nie mam pod kontrolą. Ale to nikt nie ma. Najważniejsze, żeby kropelek nie było. Damy radę. Gdzie reszta? Skupiam się. Gotowi na fotkę życia? Gotowi, ty też gotowy widzę. No, debiut. Wczoraj barwę wleciał. Ciebie też. Tutaj te? Wybieramy buty? To zależy, czy będziecie stali na krzesłach z tyłu, bo jak tak, to w biegowych. A ja? A jak z przodu, to... siedzi, bo to nisko. Kto pierwszy przychodzi, nie zawsze ma najlepiej. Nie, trzeba pomagać każdemu. Przyjdę. Zmieniliśmy, bo tamten podest, ta posadzka... Odryci. ...jest cała w wodzie. Ładnie, ale by się to zmieniło. Wiecie, jest set. Set? Nie. Why jest set? Set? Juice? Tea? Dog and monkey. Yeah? Dog and lion. Run, if you wanna run. No bramkarze elegancko, najładniejsi. Jala, jala! Ostatni rząd na stojąco od lewej. Szymon, Piotrek Krawczyk, Norbert, Jakub Szymański, Aleksander, Rafał Janicki, Emil, Richard, Jona i Robin Campbell. Barber był, to wszyscy do zdjęcia. Salam aleikum. Elegancko. Wszyscy mogą, pięknie. Second row. I z drugiej strony dalej. Wyłączyli was z fotki? No, za chwilę nas dołączą na początek, ci co tu są już dłuższy czas. Honorowe miejsce zajęte na razie. No, za chwilę nas tutaj wrzucą gdzieś między chłopaków. Będzie w porze, fajna foteczka. No, pamiątka fajna. No, na pewno. Pierwszy obóz. Tak, pierwszy obóz tutaj, no. Pierwszy. Bardzo fajnie. Zamówiłem to co wlać, bo wydawało się, że chłopak ma wyrafinowane gusta i okazało się, że to jest prawda, aczkolwiek no, może nie trochę za zdrowo. A jest dobrze, jest dobrze. A ile to może mieć tego góry? No, z takich też skaczę przecież. 30 byś miał. To i ci skacz. Chciałem ci 100 zł. Ile? Wiedział, że jest normalnie, to z 5 skoczył. Metrów to ciężko. A skoro ty też skoczyłeś, albo nie? A na nogi? No nogi to nie na nogi, to kelnery na nogi skakają. A na głowę to i nogienek skakał. Idziesz skakać? Nie, ale zawsze chciałem. Z takiego wysokiego? No. Kiedyś mi opowiadali chłopaki, jak byli w Chorwacji, to że z takich się skakało, ale tak jak teraz na to patrzę, to wydaje mi się, że historia była lekko nasiągana. Ale ładnie, ładnie. Eryk, za 2 tygodnie liga. Czujesz się gotowy? Gotowy jeszcze nie, ale jesteśmy bardzo blisko temu.
Teraz nas czeka trochę więcej taktyki, także ten part, najcięższy part jest za nami, fizyczny. Także teraz tylko jeszcze detale i jesteśmy gotowi. Dzień dobry. Ale pytaj Zielonku, czy jest gotowy, bo on zawsze jest gotowy, tylko nie na futbol. Kawkę pijesz już? No widzisz, na kawkę. No, zamówiłem, no. How you doing, Rich? Everything is good, bardzo dobrze. You ready for challenges in Ekstraklasa? Always. 2 weeks. Yes. You? Soon. Yes, I'm ready. Very good, very good. Przyniosłeś sobie czaju? Wolny sobie czaj. Jak to wczoraj po wolnym się czujesz? Głodny treningu? Fajnie wypoczęty. Zregenerowany. Gotowy do pracy. Będzie power? Po czaju na pewno. Tak, tak, Krzysia, zobacz, jaki zmarnowany. Ty już stary jesteś. Ale jak ładnie wygląda na tych salonach. Krzysiu, mam... Krzysiu! Nie słyszę. Nie wyspał się? Gada przez sen. Dobra, co ty gadasz? Peter, strzelec jedynej bramki jak na razie na obozie. Jak tam przygotowania? Dobrze, powoli zaczynamy. Końcówkę już w sumie. Końcówkę już, ale jeszcze. Jeszcze dwa sparingi. Dwa sparingi i wracamy do siebie, nie? Przerwy był, to dzisiaj na energii, intensywności. Tygodnie. I szybciej by się chciało grać te mecze, ale taki okres też jest ważny, nie? Pierwszy na wyjeździe, to duże znaczenie? Rok temu graliśmy też pierwszy po zimie na wyjeździe, udało się wygrać, ale myślę, że to bez znaczenia, że... Czy to będzie dobry sprawdzian i musimy pokazać to co praktykujemy praktycznie już od 7 tygodni, bo 3 tygodnie po lidze i teraz prawie 4 tygodnie, także... Trzeba być dobrej myśli, obojętnie gdzie zagramy, oby 3 punkty. Kevin, jedna Oderyka.
Strzelaj, chyba. Dwa? Dwa? Dawaj ucho. Tyle? Jak stan zdrowia kadry? Już wszyscy trenują prawie. Tak jest, mogło być lepiej. Wiadomo, lubimy jak wszyscy są zdrowi. Ale takie problemy to nie problemy dla nas. Wszystko do rozwiązania. Na ligę wszyscy powinni być gotowi. Ale w poprzeczkę. Dobra, daj jeszcze jeden. Ostatnia szansa. Może być, nie? W dysku. Brawo. Krótki Maru. Jak tam, Bartku, zdjęcia? No myślę, że fajnie dzisiaj, szczególnie w tym treningu przedpołudniowym, gdzie była naprawdę fajna aura. No teraz to już jest dosyć ciemno, więc już troszeczkę gorzej, ale generalnie dzień jak najbardziej na plus. Generalnie nie będę miał żadnego zdjęcia. Rano miałeś 3. Nie odpakowałeś nawet paczki.